Hej, cześć Wam. Dziś chciałem z Wami pogadać na temat marketingu, w szczególności o różnicach pomiędzy social media marketingiem, a reklamą płatną w Google lub nawet organicznym pozycjonowaniem. Chciałem Wam to wyjaśnić, ponieważ większość moich klientów albo chce wszystko na raz, albo nie wie, co będzie dla nich lepsze. I teraz jak oszacować, który, którą drogę powinniście wybrać, jeżeli właśnie nie macie budżetu na obie drogi, bo oczywiście czym więcej dróg marketingowych Czym więcej inwestycji w różnego rodzaju marketing, tym tak naprawdę lepiej. Natomiast, jeżeli mamy mały budżet, to lepiej skoncentrować się na jednym kanale i wrzucić tam cały budżet, niż na wszystkich kanałach i wszędzie robić go, że tak powiem, byle jak. I teraz, jakie są różnice? Zobaczcie, jeżeli oferujecie produkt, oferujecie usługę, produkt taki, który ludzie potrzebują kupić i oni szukają tego w internecie, czyli mam tu na myśli. Nie wiem, oferujecie e, nie wiem, jakieś naprawy e, powypadkowe samochodów, na przykład. Nie? To teraz już sobie zadajcie pytanie: czy jeżeli będziecie na reklamach płatnych w Google, jako ten warsztat, który naprawia te samochody, a z drugiej strony będziecie pokazywać się na Facebooku, to co zadziała lepiej? Oczywiście, że reklama w Google, bo to jest coś, czego, co ktoś potrzebuje nagle i on tego szuka. Natomiast reklama na Facebooku to jest reklama, która pojawia się ludziom, którzy nie szukają tej usługi. Oni siedzą na Facebooku, spędzają tam czas, a przy okazji widzą naszą usługę. I teraz, to, że my puścimy tą reklamę na Facebooku do połowy ludzi, nie wiem, w UK czy w Polsce, to, to ile ludzi w tym momencie miał wypadek i nas zobaczy, to jest, to jest garstka ludzi, to jest, to jest aż nierealne, żeby to zadziałało, nie? Natomiast jeżeli jesteśmy na płatnych reklamach, to wszyscy, którzy mieli dzisiaj wypadki i szukają pomocy, właśnie trafią do nas. Mam nadzieję, że już widzicie tą różnicę i może inny przykład. Jeżeli, nie wiem, robicie remont mieszkań, to dokładnie to samo. Czy ktoś, kto będzie oglądał Wasz remont na Facebooku przy okazji, jest akurat zainteresowany remontem? Jasne, jakiś, jakiś procent ludzi tak, ale więcej ludzi i tak wejdzie do, do Google i zacznie szukać wykonawców, nie? Natomiast kiedy yy, ogłaszać się na Facebooku? No przede wszystkim wtedy, kiedy macie jakiś produkt, a klienci nie wiedzą, że może im się przydać. I co to jest za produkt? No najczęściej to są wszelkiego rodzaju szkolenia, tego jest pełno na, na Facebooku, ale też inne produkty, jeżeli mamy, nie wiem, jesteśmy producentem jakichś ekstra butów, których w Google nikt by nie znalazł, bo tam tych butów jest miliard, i każdy szuka ewentualnie na jakichś stronach swoich ulubionych firm, a nie na naszej, bo nawet nie wie, że my mamy jakiś super model buta, to wtedy idziemy na social media. I pokazujemy ten but z jak najlepszej strony, czy to w formie wideo, czy jakichś ciekawostek. Zobaczcie, w, przy okazji, ktoś ogląda buty, zawsze się kupi, nawet jak się ma stoparto i tak się kupi. Jeżeli trafimy na jakąś super parę, to każdy ją kupi, szczególnie pewnie kobiety. Zobaczcie, jak to teraz działa. Jesteś przy okazji na Facebooku, nie masz pojęcia, że jakieś buty ABC są super i się o nich dowiadujesz. Wtedy social media jest dla Ciebie najlepszy, bo. W ogóle nikt by cię nie znalazł, bo by nie wiedział, że twoje buty nazywają się ABC, żeby cię wyszukać, a przy okazji się o, się o tobie dowiaduje. Także mam nadzieję, że już w tym momencie będziesz w stanie stwierdzić dla Twojego biznesu, który model reklamy jest lepszy. Czy jednak płacenie za reklamy w Google, czy płacenie za reklamy na Facebooku? Ja tak naprawdę odradzam wszelkiego płacenia za reklamy. Ja mam do tego inne podejście, ale jeżeli nie będziesz inwestował w reklamę, no to będzie ci ciężko ruszyć. Dlatego, jak nie masz innych pomysłów na siebie, inwestuj w tą reklamę, bo tak naprawdę nic innego ci nie zostało. To, co ja preferuję, to znajdziesz na moich innych filmach. Ja nigdy nie, nie, nie płacę za reklamę. Natomiast jeszcze wracając do tematu. Jeżeli masz budżet na o, obydwie promocje i nie jesteś przykładowo usługami jakimiś emergency, które są super pilne, tak jak na przykład ten wypadek samochodowy czy jakaś tam cieknąca rura, to możesz inwestować w dwa kanały, bo nawet jak robisz właśnie remonty. To też ludzie przy okazji mogą Cię zobaczyć na Facebooku i nawet jak oni nie są teraz zainteresowani remontem, to na Facebooku jest znowu taka tendencja, że oni widzą jakiś fajny remont, nie wiem, widzą, znaczy fajny remont, widzą fajny efekt na przykład tego remontu, bo zrobiłeś jakąś, e, czy jakieś wideo, że pokazuje, że jak robiłeś ten remont i widać przed po, i to ludzi interesuje. To nawet jak oni nie potrzebują tego remontu, to bardzo często przeszerują lub prześlą to, co oni zobaczyli do swoich znajomych, którzy akurat szukają kogoś do wykonania remontu, więc Facebook też będzie się jak najbardziej nadawał, natomiast wie, lepiej będzie Ci w Google, ale jeżeli masz budżet na Facebooka, jasne, też zainwestuj w Facebooka, natomiast przy usługach takich typowo emergency, odpuść sobie Facebooka, bo to kompletnie nie będzie miało sensu. I takie podsumowanie, jeżeli wciąż nie wiesz, która droga powinna być dla Ciebie najlepsza, zapytaj mnie w komentarzu, ja na pewno Ci doradzę. Jak tylko będę w stanie e, znaleźć dla Ciebie optymalną drogę, dam Ci znać. Jeżeli nie będę pewny, na pewno się o tym dowiesz, że e, będzie to komentarz, odpowiedź w stylu spróbuj może tego, przeanalizuj, bo też w marketingu jest taka ważna rzecz. Jeżeli będziesz inwestował w jakikolwiek marketing, to pamiętaj, że najważniejszą rzeczą jest umiejętność zmierzenia efektów. Bardzo dużo firm rzuca pieniądze na wszystkie kanały. OK, działa, sprzedajemy, ale nie wie, który kanał zadziałał najlepiej, ponieważ nie zastanowili się nawet, jak będą mierzyć efekty. Wszędzie na przykład podali numer telefonu i ludzie dzwonią z różnych źródeł, nawet się nie pytają, skąd oni dzwonią. I to znowu powoduje, że oni inwestują pieniądze w cały marketing, a przykładowy działa tylko jeden kanał. Ale oni nie wiedzą, który kanał działa i tak przez lata firmy rozrzucają tak naprawdę pieniądze, a nie wiem, 5 kanałów, cztery nie działają i zamiast z tych czterech przerzucić budżet na tym, co działa, oni wyestują wszędzie. Także też taki tip przy okazji wyszedł, abyś pomyślał, jak później zmierzysz ten marketing. Dobra, to tyle w tym filmie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym. Bye, bye, hej.